poniekąd sytuacja, w której się znajdujemy, postawiła przed nami wiele wyzwań, zadań, na które tak naprawdę nie byliśmy przygotowani. Pan jako dyrektor szkoły też dodatkowo spotkał się z wyzwaniem zdalne nauczanie. Jak Pana zdaniem udało się tutaj rozwiązać ten problem, jeżeli chodzi o to nauczanie na terenie powiatu na przykład? Drodzy Państwo, mamy tak naprawdę dwie rzeczywistości. Jedna rzeczywistość to jest ta, którą znamy z mediów, którą przedstawia pan minister, Ministerstwo Edukacji Narodowej. I ona wygląda bardzo optymistycznie i wygląda z tego przekazu, że wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane i właściwie funkcjonuje. Druga rzeczywistość to jest ta rzeczywistość, z którą my się spotykamy jako nauczyciele, dyrektorzy szkół i samorządowcy. Otóż trzeba powiedzieć jasno, że w żaden sposób szkoły nie były przygotowane do tak dużej zmiany, tak, polegającej na tym, że ma być prowadzone zdalne nauczanie. Tutaj przede wszystkim napotykamy na potężne problemy techniczne. Już w pierwszych dniach zdalnego nauczania okazało się, że serwery, czy Librusa, czy Wulkana, czy nawet zwykłej poczty odmawiały posłuszeństwa. Podobnie spotkaliśmy się w tym tygodniu w sprawie dotyczącej egzaminu próbnego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, gdzie uczniowie nie mogli w żaden sposób dostać się na serwer i nie mogli pobrać materiałów. Kolejnym problemem, z którym my się spotykamy jako szkoły, jak nauczyciele, dyrektorzy, to jest problem uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu i do środków technicznych, które by ułatwiały to zdalne nauczanie. Pomijam już sprawę dotyczącą tego, że w domach czasami jest kilkoro rodzeństwa i rodzice, którzy pracują zdalnie i każdy potrzebuje z tego narzędzia skorzystać. Staramy się, jak tylko możemy, organizować te sprawy. Część uczniów otrzymuje materiały w formie papierowej, zarówno egzaminy, jak i również zadania. Kwestia realizacji podstawy programowej, która musi być realizowana w ramach tego zdalnego nauczania, myślę, że nie do końca będzie zrealizowana. Mam swoje przemyślenia na ten temat, no ale nie wiem, czy to teraz się z tym dzielić. Niemniej jednak staramy się tutaj na poziomie samorządu, jak również na poziomie szkół realizować te zadania jak najlepiej. Dodam jeszcze tylko, że te problemy zgłaszają do nas też rodzice. Rodzice mówią bardzo wyraźnie, że ten system zupełnie nie jest na to przygotowany. Niemniej jednak musimy w tej rzeczywistości wszyscy jakoś się odnaleźć. Przed nami bardzo ważne wyzwanie, egzamin ósmoklasisty, matury. Czy według Pana obserwacji uda się te egzaminy przeprowadzić? Jeżeli mówimy o egzaminach ósmoklasisty, uważam, że technicznie jest to niewykonalne, dlatego że nie ma jednorodnej platformy edukacyjnej, która by mogła zapewnić wszystkie te obwarowania związane z przeprowadzeniem egzaminu, żeby on był obiektywny, żeby on był niezależny, żeby dzieci mogły rzeczywiście same pracować. Takich mechanizmów nie mamy. Z prostej przyczyny nawet dzieci warunków w domu nie mają na to, aby usiąść przy komputerze i zrobić online samodzielnie taki egzamin, zachowując nawet spokój, ponieważ wiadomo, że w domach różne sytuacje, wiele osób z racji obecnego stanu. Natomiast uważam, że można było to rozwiązać inaczej. Ja twierdzę, że egzamin ósmoklasisty wcale nie musi się odbywać. Zresztą nie jest on gwarantem ukończenia szkoły. W związku z tym myślę, że do szkół średnich równie dobrze dzieci mogłyby się dostawać na zasadzie testów kompetencji. Wtedy by to w znacznej mierze ułatwiło i rodzicom, i szkołom cały ten proces. Jeżeli chodzi o to, czy ten egzamin będzie zorganizowany, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przewiduje taki scenariusz, ponieważ nawet zrobienie tego próbnego egzaminu powoduje, że chyba chce przećwiczyć jakieś możliwości. Zobaczymy, co życie przyniesie i jakie będą decyzje ministerstwa w tej sprawie. Obowiązuje teraz zakaz wychodzenia samodzielnie młodzieży do lat 18 na zewnątrz mieszkania. Czy mógł Pan zaapelować do młodych ludzi, żeby jednak przestrzegali tego zakazu, tak, żeby zostali w domach dla własnego dobra, że to nie jest jakaś krzywda, którą chcemy im wyrządzić, ale gdy zostaną, nie zarażą siebie, nie zarażą swoich najbliższych. Taka po prostu no, potrzeba chwili. Musimy ten czas przetrwać, żeby za chwilę móc wyjść i się cieszyć z przyjaciółmi. Stan jest wyjątkowy, rzeczywiście nietypowy. Takiej sytuacji w naszym kraju nie mieliśmy od bardzo, bardzo wielu lat.
Zarówno szkoły z terenu powiatu płockiego podlegające powiatowi, jak i szkoły gmin z terenu powiatu płockiego takie apele otrzymują zarówno z ministerstwa, jak i z kuratorium i dyrektorzy przekazują takie apele zarówno do dzieci, jak i do młodzieży. Oczywiście podzielam pogląd pani redaktor i w tej chwili bardzo serdecznie apeluję. Kochani, zostańcie w domu. Ten czas można wykorzystać na wiele różnych ciekawych sposobów. Natomiast najważniejsza sprawa to zapamiętajcie, że trzeba przerwać ten pas transmisyjny przekazywania tego wirusa. To jest najskuteczniejsza metoda, abyśmy mogli czuć się bezpieczni, abyśmy po tych paru tygodniach, być może paru miesiącach, wrócili z radością i z uśmiechem na podwórka, do szkół i w te swoje miejsca ulubione i żebyśmy się mogli spotykać z przyjaciółmi. Ale to od nas zależy, czy zachowamy te względy bezpieczeństwa. Bardzo Was wszystkich o to proszę.